Cześć, tu Chris, oglądacie SK TV. Dziś jesteśmy w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu. No i przed Wami oczywiście teledyski, które będą wybierali uczestnicy tego programu. Oczywiście nie zabraknie także pozdrowień, ale w tej szkole będą przede wszystkim profilowane klasy elektryczne, informatyczne, a także pobawimy się alarmem. To wszystko przed Wami, a więc zapraszam na skulistę w SK TV. Już teraz uderzam do jakiejś klasy. To jest skulista na antenie SK TV. Przypomnę, że dziś z Opola, dokładnie z Zespołu Szkół Elektrycznych. Cześć, koło mnie Krzysiek. Co tam u Ciebie słychać? A bardzo w porządku. Jesteśmy w charakterystycznej klasie, klasie informatycznej, zgadza się? Dokładnie tak. To jest pierwsza, druga, trzecia czy czwarta? Trzecia, technikum. Czyli już półmetek dawno za Tobą. Dokładnie tak. Powiedz, co ciekawego tutaj robicie na tym przedmiocie? Aktualnie mamy wprowadzenie do baz danych pod przewodnictwem właśnie pana Piotrka Dworaczyka. Włamujecie się gdzieś? Oczywiście, hakujemy serwer strony. Dopiero zapoznajemy się z bazą danych, z MySQL-em, z PHP-em i aktualnie tworzymy właśnie bazę danych, której będziemy prawdopodobnie coś stawiać na niej. Rozumiem. Trudna sprawa czy proste? Na początku to trzeba się nauczyć kilku podstawowych rzeczy, a później to już z górki. A dlaczego chcesz być informatykiem? Ponieważ od zawsze uwielbiałem komputery, nie tylko granie, ale zawsze mnie ciekawiło, co możemy zrobić, co możemy sami stworzyć, a to właśnie mi umożliwia informatyka. A czy na zajęciach jest tak rygorystycznie, ostro, że musicie pracować, czy jak tam profesor nie widzi, to sobie gracie w coś? Znaczy to zależy od materiału, jeżeli jest jakiś prostszy, jeżeli sami potrafimy coś zrobić, to oczywiście czas wolny pozostanie dla nas. A jeżeli jest coś, co musimy się naprawdę nauczyć, to do samego końca lekcji. Czy kolega mówi prawdę, czy kłamie? Mówi prawdę, dobrze, wszystko się zgadza. Jest potwierdzenie. Słuchaj, a macie jakieś programy muzyczne? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Znaczy mamy teraz aktualnie, w trzeciej klasie doszła nam przedmiot taki jak multimedia i grafika komputerowa. No to może skupmy się dokładnie nie na multimediach, ale konkretnie na muzyce. Przed Tobą teledyski. Proszę bardzo, wybierz sobie to, na co masz ochotę. Możesz dorzucić elektroniczne pozdrowienia. Widzisz, elektryczne. Zatem wybrałbym Imagine Dragons od Imagine Dragons Radioactive i chciałbym pozdrowić całą moją klasę, także pana prowadzącego, pana Piotrka Dworaczyka, chciałbym także moich znajomych, Patryka i Dawida oraz Tomka, no i każdego, kto ogląda skulistę. SK TV, rzecz jasna. Imagine Dragons już teraz na naszej antenie. Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, to miejsce, w którym dziś się znajdujemy, to jest skulista w SK TV, a tym razem koło mnie Robert, cześć. Cześć, jestem Robert. Jest jeszcze Tomek. I panowie znają się na alarmach, tak? Dokładnie. Jak nazywa się taki przedmiot, na którym właśnie uczycie się, jak obsługiwać wszystkie urządzenia związane z alarmami? Specjalizacja elektryczna, systemy alarmowe. Jesteśmy na kierunku technik elektryk. Jesteśmy tu już czwarty rok w tej szkole. Jest to szkoła całkiem przyjazna, no i idzie tu się wyżyć. Potrafisz się włamać do alarmu? No na razie jeszcze nie, ale lata praktyki i na pewno coś będziemy umieli. Ale zaprogramować alarm już potrafisz? Tak jest, to jest banalne, bardzo łatwo się może tego nauczyć, wszędzie każdy. Wystarczy trochę instrukcji, później praktyki, bardzo łatwo to zaprogramować i się nauczyć czegoś. Kolega wskazuje na jakąś książeczkę z instrukcjami. Wygląda to dość przerażająco, takie hieroglify, przynajmniej dla laika. Ale czy łatwo jest, nie wiem, wbić się do takiego alarmu i gdzieś tam zrobić troszeczkę zamieszania? Zależy. Jeśli się ma troszeczkę obeznania, przynajmniej w takich rzeczach, no nie jest trudno. Wystarczy poczytać chociażby instrukcje, czy pogrzebać na ten temat w internecie. Czego się jeszcze tutaj uczycie? Przedmioty? Różnie. Pracownia elektryczna, badania silników, wszystko po kolei związane z elektryką. Czyli będziecie elektrykami, specjalistami m.in. od alarmów. No nie tylko od alarmów, nie, od instalacji elektrycznych, elektroenergetyki
i tym podobne. Wiele, wiele więcej. No dobrze, panowie, w takim razie oderwimy się od tego pikania i mrugania. Co tak mruga? Alarm jest włączony teraz? Jest po prostu uruchomiona czujka magnetyczna. Przy wejściu się uruchamia i mruga. Ewentualnie piszczy. A jak ją zgasić? Trzeba przez program lub ewentualnie wklepać kody. Za chwilę się wyłączy. No to póki się nie wyłączy. Uwaga. Pan tutaj coś podpowiada? Tak jest. Koledzy tutaj zaprogramowali sobie tą trójkę magnetyczną jako wejście naruszone, czyli każdy... Którekolwiek naruszenie czujki spowoduje automatycznie zgłoszenie alarmu czy wysterowanie jakiegoś wyjścia. I teraz tego wyjścia niestety, ale na razie nie możemy skasować. Koledzy powinni teraz przeprogramować wyjście na alarmowe czy sygnalizację alarmu lub pożaru i w ten sposób powinni tam sterować tym wyjściem. Okej, dla mnie to czarna magia. Skupmy się na muzyce. Mam nadzieję, że słuchacie na co dzień hitów na czasie. No, oczywiście, SK TV jest codziennie. Mam nadzieję, że u Ciebie także. No, raczej nie inaczej. Dobrze, w takim razie panowie wybierajcie teledysk taki, na jaki macie ochotę. Już przestań tam hałasować. Co mamy zagrać w takim razie? Może być Avicii Wake Me Up. Podoba się? No, super jest, lubię ten kawałek. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiam całych Świerczów oraz wszystkich znajomych. I jeszcze kogoś? No i znajomych oraz Pogórze. Pozdrawiali elektrycy z Elektryka w Opolu. Oglądacie Skulistę na antenie SK TV, tym razem zespołu szkół elektrycznych w Opolu, a koło mnie Mikołaj, cześć. Cześć. Widzę, że jesteśmy na przedmiocie, w klasie, w której każdy jest wyposażony przynajmniej w jednego laptopa. No tak. Co na nich robicie? Ogólnie teoretycznie piszemy. A praktycznie? Piszemy. Czyli teoria idzie z praktyką? Albo odwrotnie? Mniej więcej. No co, pracujemy, grzebiemy w internecie. Macie internet? No mamy. Gracie w Sapera? Nie. Ściągacie sobie jakieś rzeczy? No, zależy, nie wolno nam przecież. No tak, no wiadomo, że nie wolno. No dobrze. Jaki teraz mamy przedmiot? Urządzenia techniki komputerowej. Czego się tutaj można nauczyć? Jak fizycznie działają komputery, jak są zbudowane, jak wszystko działa, jest skomunikowane komputerem z systemem. No, ogólnie fajny przedmiot. Interesuje cię to? No, nawet. Okej, chcesz być informatykiem, elektronikiem, tak? Informatykiem. Okej. Co jeszcze ciekawego jest właśnie tutaj w ZSE w Opolu? Co jeszcze jest u nas ciekawego? No, mamy dużo ciekawych facetów. Okej. Mamy szkolną telewizję, mamy... O, to już ciekawsze. Świetną kadrę koszykówki, masę kulturystów. Świetna. Męska szkoła. No, męska szkoła. Ale mamy też dziewczyny. No mamy. Mamy, są tutaj, tak, machamy, pozdrawiamy. Ale skupmy się w takim razie na Twoich pozdrowieniach. Kogo masz ochotę pozdrowić już teraz na antenie SK TV? Ja? Nie wiem. Pozdrawiam mojego tatę, moją babcię. Pozdrawiam Elektryczniak TV, Mateusza Golomba i całą klasę drugą DT. Tu kolega się domagał, jak masz na imię? Mateusz, pozdrowienia, a nie chciał wystąpić. Okej, to jeszcze coś miłego w postaci teledysku. Wybieraj, to na co masz ochotę. No to nie wiem. Ja też nie. Moment. Niech będzie Bałkanica. No i piersi, no bo to lubi każdy facet. Gramy już teraz w SK TV. Oglądacie SK TV, to jest program Skulista, a koło mnie jest... Mateusz Golomb. Który jakąś pełni funkcję dosyć ważną w tej szkole. Znaczy, jestem redaktorem naczelnym szkolnej telewizji, którą sam założyłem. Telewizja powstała rok temu, no i działamy. Co tam robicie? Robimy reportaże z najważniejszych wydarzeń, które odbywały się w szkole. Próbujemy też tworzyć jakieś akcje, happeningi i tak dalej. To jest telewizja internetowa? Tak, internetowa telewizja. Nadajecie w jakichś godzinach, czy można po prostu obejrzeć wasze produkcje na jakiejś stronie? Jest to generalnie, plan jest taki, żeby telewizję wydawać co miesiąc odcinki w internecie na kanale YouTube Elektryczniak TV.
ale no nie zawsze się to udaje, wiadomo, niekiedy jest mniej wydarzeń, niekiedy więcej, więc... Różnie bywa. Różnie bywa, dokładnie. No to jeszcze zapromuj, gdzie można znaleźć tą telewizję szkolną? Facebook Elektrycznik TV i YouTube także Elektrycznik TV. Okej, no to wszystko jasne. A co jeśli chodzi o muzykę i telewizję muzyczną? Jest plan, żeby rozpocząć właśnie odkrywanie talentów w szkole i żeby nagrywać z nimi klipy, bo mamy też możliwość korzystania z innych studiów w innych instytucjach, no ale zobaczymy, jak będzie. Okej, jeszcze jedno pytanie, takie czysto szkolne. Jesteśmy w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu. Ty jaki kierunek wybrałeś sobie w tej szkole? Jak w sumie większość technik informatyk. Aha, rozumiem. No dobrze, no to dla Ciebie oczywiście możliwość wyboru teledysku. Proszę bardzo, wybieraj to, na co masz ochotę. Możesz dorzucić także pozdrowienia. Mhm. Dobrze, to ja chciałbym pozdrowić całą klasę trzecią FT, zespół Elektrycznik TV, którym dziękuję za współpracę, no i rodzinę. A co gramy? To, co nam było, Red Lips. Proszę bardzo, tak gramy w Skuliście, za chwilkę ciąg dalszy. Przed chwilką zadzwonił dzwonek, a więc musimy kończyć Skulista na antenie ESK TV. Na zakończenie koło mnie... Max. Co tam u Ciebie? A w porządku. Do której klasy chodzisz? Do trzeciej B, o profilu elektrycznym. No i właśnie spieszę się na lekcję. A co teraz masz? Elektroenergetykę. I co tam cieka? Nudy. Czemu nudy? Miałeś mistrza drugiego planu przed chwilką. Kolega mało odważny, żeby porozmawiać ze mną, ale chciał zabłysnąć. Kamil. Kolega Kamil. Pozdrowienia dla kolegi Kamila. Kogo jeszcze chciałbyś pozdrowić? Kolegę Łukasza z jego klasy. Okej, okay, kogoś jeszcze? A chyba wszystko. Powiedz mi, dlaczego ZTS jest tak fajną szkołą, mówią, że warto ją polecić? Mówią, że to nasza duma. Nie wiem, na ile to prawda. Ale jesteś zadowolony? Tak, jestem jak najbardziej zadowolony ze szkoły. Słuchaj, zanim pójdziesz na lekcję, możesz sobie jeszcze wybrać jakiś teledysk i pozdrowić swoich znajomych oczywiście. To może Rudimental. Rudimental dla kogo? Dla mojej ekipy, z którą mamy ostatnio trochę problemów. Okej. Okay, żeby się rozwiązały. Nic mi to nie mówi, ale wszystkiego najlepszego. Dzięki. To zmykaj na lekcję, a ja zapraszam na kolejny program Skulista na antenie ESK TV. Chris, do zobaczenia.